Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kurde. Na wstępie chciałem tutaj wam powiedzieć, że z kodem rabatowym rolnikowo.pl5 w sklepie Zenox macie rabat na cały asortyment sklepu. Także zachęcam do korzystania. Tak jak na przykład przy remoncie poczciwej 60 możecie sobie zawsze troszeczkę zaoszczędzić na częściach. No i zachęcam do korzystania z kodu rolnikowo.pl5. A ja tymczasem dzisiaj się zajmuję taką dość niezaciekawą pogodę, myciem bloku. Chcę go dzisiaj zawieźć do obróbki razem z głowicami, no i zostało mi po prostu go umyć. Karszera już sobie praktycznie naszykowałem. Teraz tylko po prostu chcę wziąć to. Kurde. Wiatr jest piździ jak kielecki. Malutku. Myślę, że tutaj w tym miejscu będzie najlepiej. Dobra, Rusek na razie niech sobie tutaj zostanie. Ja sobie zamknę garaż, bo mi się pali w piecyku. Nasi tu byli. Piotruś taki pijak. Piotruś taki. Przynosi piwa i mnie rozpija. Nie no dobra, śmieję się. Sami wiecie jak jest. Zgaszę na razie to. Odepniemy karszera. No kurde, pogoda jest fatalna. No i dobra, bawimy się. Fagier, wyjeżdżamy z tym szrotem. Na złą? Dobrze. Gdzie by to za tym? Za tam, za te. Ścignij za morka. No tak. Tak, i będzie. Czekaj. Ja też muszę jakoś to zrobić. Trzeba było w koło go opierdzielić, żebyś nie pójdziesz na boku. To to tu będzie najwyżej. Kiedy trzeba by to być tak, tak, tak. Weź, żeby prosto mi to szedł pas, tak, tak.
Co? Na piwo. Na piwo? No. Ile to stoi na dzwonie? Chyba, że go jeszcze przesuniemy, wiesz? Bo go na szybku nie złapiesz. To i tak go ściągnie. Faz jak już jest zaciągnięty, i tak go ściągnie. Słuchaj, całą przyczepką miota. Na piwo może będzie, gorzej na kolejnego. Co, buda nam zostanie goła i co? Na części. Dobra, jedziemy. Głowice, korbowody, wał, drugi wałek, panewki. Piecyk. Piecyk. Dobra. A więc tak, widzowie, blok z głowicami, z wałkiem rozrządu, z korbowodami pojechał do zakładu, który się zajmuje regeneracją, a my dzisiaj, ja to troszeczkę tutaj posprzątałem, tak co z grubsza, które części już nie będą wykorzystane, po prostu wyniosłem. Co wam mogę tutaj pokazać? Wczoraj mi przyszły koła do rozrządu. Są to koła rozrządu z firmy Corus. Tutaj Maciek mi polecił tą firmę, że w miarę dobre są ich produkty, także zostały zamówione te koła, cały komplet. Koło pośrednie, koło wałka rozrządu, koło na pompę, koło pośrednie między pompą a wałem, no i to jest na wał. Co tu jeszcze? Koło te zamachowe zawiozłem do tokarza też wczoraj. Tutaj włożyłem stary wał na razie, będzie go trzeba zakonserwować. Przyszła nowa rurka do wody. I co jeszcze tutaj? No popychaczy jeszcze nie mam, szklanek też jeszcze nie mam. Udało mi się umyć tą miskę olejową. Miska olejowa ma taki mankament, że jest pęknięta w jednym miejscu. Pęknięta jest w jednym miejscu, ja ją kiedyś kleiłem. Kleiłem ją kiedyś. I tutaj jest pęknięta. Tutaj widać delikatne takie pęknięcie w tym dołku, że tak powiem. O, nie wiem czy zauważycie, widzicie, jest znaczne tutaj pęknięcie. No i nie wiem właśnie co z tym zrobić, chyba po prostu wezmę tutaj tym takim klejem dwuskładnikowym, zamarzę, no i z tej strony też zamarzę, no bo nową miskę olejową kupować, no to jest wydatek chyba 250 albo i nawet więcej, a ona no po prostu tylko tutaj ma, że delikatnie po prostu kapie olej, no ale właśnie może to mam tutaj taki gdzieś klej dwuskładnikowy chyba tam i postaram się może to zalepić właśnie tak, póki jeszcze nie ma oleju i w ogóle to sobie zaschnie na spokojnie i powinno być. A dziś jeszcze zajrzymy do skrzyni, zdejmiemy lewarek biegów, zdejmiemy pokrywę tutaj od skrzyni, bo no zobaczymy jak tam się zęby mają, ale co jeszcze, będziemy musieli uszczelnić te wałki, no i ktoś tutaj mówił, nie wiem czy to Jacek chyba, że tutaj jest duży luz, no zobaczymy co tutaj jest. Może się wysypały i łożyska igiełkowe, no nie wiem, trudno to stwierdzić na ten moment. Także będziemy musieli zdemontować tą całą flanszę, tą ósemkę, jak to się mówi. No ale najpierw no to łożysko oporowe, szpile jeszcze od kabiny. To trochę jakoś doprowadzić do stanu przydatności, wyczyścić to, odkręcić ten dekiel i zobaczymy coś w środku. Olej mi się właśnie spuszcza, w zasadzie już mi się przelewa, także dobra, szybko zakręcam korek i widzimy się za chwilę. Odkręcimy sobie lewarek od zmiany biegów i później zaczniemy po prostu odkręcać
pokrywę. Ale trochę mam, tu mam 13, tu jest 12. Będzie trzeba zrobić to jak się należy, te śrubki, żeby nie były, że każda inna z innej parafii. No, udało mi się odkręcić te wszystkie śrubki tutaj, także nie przedłużajmy. Otwieramy puszkę Pandory numer 2, jak to można powiedzieć. No co, zobaczymy co tam w trawie piszczy, także nie przedłużamy, tylko działamy. Jakby to powiedział WhatsApp, rwij pan. Może to tak? Kto to tyle silikonu tutaj nawalił? Chyba z tej strony to nie będzie nic z tego, może chyba z tamtej. Miarki. Kurwa, miarki, że mnie odkręcił. Miarki nie odkręciłem. Panie. Tu jest wszystko ok, ale czemu te dźwignie mi chodzą zawsze? A te dźwignie by trzeba było kupić. No dobra. Nie wiem, pali mi się tam, czy nie pali, bo tak... O kurde. Poczekajcie chwilę, bo mi ogień gaśnie. Dobra, jesteśmy. Co tutaj widać? Tutaj jeden ząb... Jeden już jest troszeczkę taki wychamrany, nie wiem jaki to jest bieg. Tutaj tak. Tu tak, tu tak. A tu jest uszczelniacz tego wałka. A tu jeszcze jest trochę oleju. Kurwa, pany. Skrzynia to jest zdrowizna. Nie to co silnik. Stachu, nie mów hop. Bo ty się na takich rzeczach nie znasz. Nie, no powiem wam, że jak na moje oko, jak na razie, to trybiki wyglądają spoko. Wyglądają spoko, oprócz tych list. O, te listwy są tutaj, te rowki są wypierdzielone. No i albo by trzeba było te listwy wymienić, albo co? Albo, no nie wiem, napawać, no ciężko to powiedzieć, czy dasz radę to tak jakoś zregenerować. Ciężko mi to powiedzieć, no tutaj jeden jest ząbek trochę opierdzielony. Od czego to jest? Który to jest bieg? No są już zużyte zęby, no nie mówię, że nie, no ale to jest właśnie tak synchronizacja, że tak powiem, o. Tutaj jako tako. Coś czuję, że ta skrzynia to chyba była wcześniej właśnie robiona. Uszczelniacz. Tutaj dekielek, tak. No dobra. Nie ma tragedii, powiem wam. Chyba. No a więc tak, co do skrzyni, no to zobaczymy. Prawdopodobnie nic nie będziemy ruszać, tylko będzie po prostu ten wałek uszczelniony, żeby olej się nie dostawał na tarcze sprzęgłowe. Dzisiaj byłem odebrać koło od tokarza i pokażę wam, jak się ono teraz prezentuje. A, proszę zobaczyć. Jak nowe, że tak powiem. Nówka sztuka, lepsza jak... ze sklepu, że tak powiem. Pan mi tutaj wyszlifował elegancko.
zebrał bodajże 6 dyszek z koła, jakoś tak, i o tyle obniżył od razu tutaj całe to po zewnętrznej. I tutaj delikatnie też po prostu to zamknięcie tego sprzęgła też po prostu delikatnie przeszlifował mi. Także wszystko jest teraz równiutko. No i teraz to będzie chodzić. Nie wiem po prostu, kto tutaj młotkiem bił w to koło, bo to praktycznie to wyglądało jak uderzenie młotkiem albo jakimś przecinakiem. Nie mam pojęcia. Po prostu teraz trzeba składać. Muszę jeszcze tarczę kupić i te dociskowe jeszcze dwa krążki. Jeszcze dzisiaj załatwiłem sprawę pompiarza. Pompa już jest cała po regeneracji. Jest zwiększona delikatnie dawka na pompie. Tam niedużo względem rozsądku, ale jest po prostu zwiększona. Pompa jest uszczelniona. Co w niej robili? No, robił pan, robił tak, pompkę. Robił, bo przepuszczała. Uszczelnił całą pompę. Wymienił sekcję, bo delikatnie się przycinały już. Pokazywał mi, że się właśnie przycinały. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, zaplombował, dostałem rok gwarancji, w razie czego, jakby się coś z nią działo, odwożę po prostu na miejsce i pan mi to robi po prostu w swoim zakresie. Po prostu teraz trzeba tylko dolać 350, no tak, 350 ml oleju. W książce pisze, że niby litr, ale to nieprawda. Tutaj nie potrzeba tyle, tak ten pompiarz mówi, więc po prostu ja tak mówię, jak on mi to mówił. Wtryski też już są wymienione. Mam tutaj wtryski. Nówki, sztuki, końcóweczki. No, pięknie pylą. Pokazywał mi pan. No i co mogę powiedzieć? No, za pompę i wtryski zapłaciłem za regenerację 800 zł. No jest koszt niemały, ale końcówki są polskie, nie jakieś chińszczyzna, bo ja mówiłem, żeby mi po prostu ten pan załatwił jakieś dobre końcówki. Pompa też, sekcje są zrobione, czyli no za same końcówki mówił mi, że 90 zł. No to praktycznie powiedzmy, że 400 zł za wtryski, 400 za pompę. No nie wiem, jaka tam robocizna, no ale powiedzmy, czy za pompę może być 300, za wtryski 500, no jakoś tak. A zatoczenie wyszło 300. No 300 wyszło zatoczenie, trochę było roboty, bo mówił pan, że trzeba było najpierw tokarką, a później to dogładzić. Ale po prostu ja bym miał kupić nowe koło, które nie wiem, tam chyba kosztuje 1000 zł, czy ileś, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz na tą chwilę, no nie powiem wam dokładnie, jak jest, ale sobie możecie sprawdzić. To i tak to jest taniej względem nowego koła, a tym bardziej, że to koło jest z takiego materiału wykonane jak dawniej, czyli powiedzmy te 40 lat temu. A nie teraz, co są te części, niektóre po prostu z gównolitu, że tak powiem. I tak. Tak to się na dzień dzisiejszy prezentuje. Co więcej, czekamy teraz, będziemy czekać na jeszcze jakieś tam drobiazgi, będzie trzeba skompletować jakieś śrubki i będzie, łożyska jeszcze do rozrządu będzie trzeba zamówić, nie wiem, czy ten lewarek będzie trzeba nie z nowy kupić, bo tam już jest ta gałka cała wyrobiona w tej obudowie, zobaczymy. Listwy prawdopodobnie będą do wymiany. Te od zmiany biegów. I co mogę jeszcze tutaj wam powiedzieć? No pompę jeszcze muszę kupić olejową. No i tam kilka rzeczy, jak wcześniej wspominałem. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Także już jakiś progres jest, coś się dzieje. Czyli także mamy kilka już części. Czekamy teraz na wieści z blokiem, z głowicami, jak to tam wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tam wszystko będzie ok, po prostu będzie regeneracja. I będziemy niedługo składać wszystko powoli do kupy, żeby wyjechać nią przed końcem lutego. Taki jest plan.
to będzie dobrze, żeby się docierała. I co? I to było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeśli podobają wam się odcinki z remontu. A będziemy kręcić częściej. Także do zobaczenia. Cześć.